Duże zbiorniki w przemyśle służą do bezpiecznego przechowywania tzw. czynników roboczych. Substancje chemiczne, nierzadko substancje żrące, woda rezerwowa czy woda do zasilania instalacji i sieci przeciwpożarowych. Te ciecze są niezbędne do niezawodnego i bezpiecznego prowadzenia procesów produkcyjnych. Żeby pokazać, jak powstają takie zbiorniki, odwiedzamy zakład produkcyjny firmy Amargo w Ożarowie Mazowieckim. Najpierw powstaje projekt uwzględniający warunki, w jakich zbiornik będzie użytkowany. Przede wszystkim, jakie medium będzie w nim przechowywane. Inżynierowie obliczają grubość ścianek, dobierają materiały i wskazują proces wykonania, tradycyjne zwijanie i zgrzewanie lub technologię nawojową. Zaczynamy od technologii tradycyjnej i zaglądamy do magazynu półproduktów z arkuszami tworzywa sztucznego. Materiał ich wykonania to głównie polietylen klasy P100 i polipropylen. Gromadzone są tu również pozostałe elementy zbiorników, czyli różnego rodzaju kruczce, włazy, drabinki, bariery, pomosty, zawory oraz pompy. Arkusz musi zostać odpowiednio przycięty. Pobierany jest manipulatorem z magazynu i stawiany pionowo na 6-metrowej pile. Cięcie rozpoczyna się po uruchomieniu na komputerze odpowiedniego programu. Teraz formatka trafia na stanowisko obróbki CNC, czyli plotera tnąco-frezującego. Głównym narzędziem maszyny jest wrzeciono wysokoobrotowe, ale posiada ono także magazynek, z którego automatycznie pobiera potrzebne frezy. Wycina się tu poszczególne części zbiornika, otwory oraz wykonuje na przykład listwy wskaźnikowe. Elementy, które mają zostać połączone, trafiają pod miecz zgrzewarki. Tu widzimy połówki dachu zbiornika. Gdy znajdą się na stole, wysuwa się teflonowany miecz, rozgrzany do temperatury 220 stopni Celsjusza. Zapewnia on pełne połączenie łańcuchów polimerowych obu elementów w czasie od 5 minut do 2 godzin. Zgrzane arkusze trzeba zespawać. Służy do tego drut spawalniczy, który powstaje w specjalnej maszynie. Do zasobnika wsypuje się granulat, a urządzenie uplastycznia go i wytłacza gorący drut o różnych przekrojach. Po ostygnięciu zwijany jest na rolki. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda maszynowe spawanie dna zbiornika. Najpierw cylinder, dno i dach prowizorycznie łączy się urządzeniem typu hot gas. Następnie ekstruder wciąga drut spawalniczy z rolek, podgrzewa go i wytłacza powstałą w ten sposób masę termoplastyczną. Formowana jest za pomocą buta spawalniczego, który trwale łączy elementy na automatycznie obracającym się stole. A tu widzimy zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. Robot ma zasięg ramienia do 3,5 metra i dysponuje spawarką przygotowaną do pracy ciągłej oraz wymiennymi urządzeniami peryferyjnymi. Na stanowisku wykończeniowym montuje się żebra centrujące zbiornik w wannie zabezpieczającej. Instaluje się tu także wsporniki pod drabiny, podesty, pomosty oraz inne detale. Na koniec zbiorniki poddawane są próbie szczelności lub ciśnieniowej. Jeśli inspektorzy dozoru technicznego nie mają zastrzeżeń, zbiorniki mogą jechać do miejsca przeznaczenia. W technologii nawojowej powstają zbiorniki, których nie da się zrobić z użyciem płyt, na przykład wysokie i o małej średnicy. Wykorzystuje się w tym celu tak zwany granulat pierwotny. Zostaje pobrany z magazynu, wsypany do zasobników i przekazany przez pompę próżniową do dwóch ekstruderów dysponujących stalowymi walcami o średnicy do 4 i długości do 8 metrów. Suwnice pobierają odpowiedni walec z regału i montują na linii. Granulat rozgrzewany jest do temperatury 210 stopni Celsjusza, a powstała w ten sposób masa nanoszona jest na obracający się gorący walec. Gdy całość wystygnie, walec wyjmowany jest z gotowego cylindra i wraca na swoje miejsce na regale. Cylinder przekazywany jest na stanowisko CNC w pozycji pionowej. Czteroosiowa maszyna wycina w nim wszelkie potrzebne otwory. I jeszcze rzut oka do laboratorium, gdzie szczegółowo bada się granulat pierwotny oraz gotowe produkty, a także wykonuje się próby spawów na maszynie niszczącej, bo każda kropla przechowywanego medium jest cenna.